Tak wygląda nasz bób dzisiaj. Pokażę wam tam troszkę dalej, ile brakuje, żeby wylało. No, jakieś myślę 0,5 metra. No, widzowie, dzisiaj już mamy wodę na ścieżce. Widzicie? Także cały czas rośnie woda. Już prawie jest na bulwarach. Ale to już nie przejdzie. Majcia wpadnie do wody. Zaznaczyłem. Poniedziałek, 10 rano. Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry. Poniedziałek, 14 prawie. Tak. Workujemy się. Workujemy się, bo ile ma jeszcze przybrać woda? Woda wylewa się już z koryta bobru, już mamy na ścieżce, a ma przyjść jeszcze 3,5 metra wody. Także już u nas się pakują. Zaraz będziemy pakować wszystko. Tak, jadę jeszcze kupić chleb, to co takie ważniejsze rzeczy i słuchajcie, wodę będziemy sobie nabierać. Mamy takie duże baniaki, co nie w piwnicy, więc nabierzemy wodę. Taką choćby nawet do, żeby się umyć, czy coś, żeby była w domu. I co będziemy jeszcze robić? I będziemy jeszcze... Dziękuję. I będziemy w butelkach wodę, tak? Chcemy kupić. No. Taką do picia, żeby mieć. Tak już właśnie wszystko myślałam, że w razie W, co mam, czego nie mam. Będziemy zaraz ładować powerbanki, baterie, wszystkie akumulatory, które takie mamy, poładujemy sobie. No bo idzie wielka woda. Tak, bo u nas ostrzegają, że to będzie dzisiaj w nocy. U nas w Szprotawie ma być od drugiej w nocy, no, a my od trzeciej, czwartej. A my od Szprotawy mieszkamy ile? 16 km. 16 km, więc to będzie... Tu zobaczymy na ten, czy nie? No możemy tam gdzieś stanąć, jak jest miejsce. Marek. No. No czemu nie jedziemy? No czekaj. Na co? Bo nie wiem, gdzie mam postawić ten samochód. No to tam przejedziemy sobie z tyłu. Można tam przyjechać? Pewnie. Widzisz, nie przejedziemy chyba, czy przejedziemy? To chyba on postawi. Przejedziemy. Czekaj. Ja nie będę wychodzić, czy wychodzić.
4,70 prawie. Tamtego słupka, co wczoraj był, już nie ma. Ale to dziury. A jakie kałuże, jak padało, ludzie. Można się potopić normalnie. No, a dzisiaj macie troszkę inną trasę. Tak, teraz jedziemy na osiedle. Tam jest parking strzeżony. Jedziemy się zapytać, czy mają wolne miejsce, żeby wykupić na trzy dni parking. 3-4 dni. Ponieważ tam na pewno nie zaleje, na 100%. No, to jest bardzo wysoko. Tak, tam na pewno nie zaleje. Czekaj, żeby ci nie wjechał. No. Z pracy jadą. No. Pajączki jakieś. Także o, jedziemy. Ktoś go zahaczył. Także jedziemy zobaczyć. A jeżeli nie, no to gdziekolwiek się postawi, wylewy wyżej, tak? Ale wolelibyśmy po prostu go postawić na parking strzeżony na 3 dni i mieć... i mieć spokój. I coś się chmurzy? Ty masz pierwszeństwo. Wiem, no ale to nie, no znaczy, to że muszę jechać. No. Ale wilgotno u nas jest, normalnie szok. No, hulajnogi stały. Tak? Porzucone. Nasza Majcia to jest taka mała ofiara. Skakała na łóżko i gdzieś sobie tam łapkę przekrzywiła i przyszła do mnie i łapka do góry i takie ma szlaki. Czekaj. Takie ma szlaki, że szok. Że ją boli, a ja ją jeszcze zacznę głaskać. To ona już w ogóle jest wtedy taka biedna. No i słuchajcie, ja mówię do Artka, nie rób tak, bo ona teraz będzie cały czas udawać, że ją ta łapka boli, tylko żebyś ją przytulał. No i co? Żeśmy... Miałem drugą łapkę. Tak. To teraz druga ją boli. No, pogłaskałem. A przestałem, to się obróciła i poszła spać. No. To jest dziura. Ale to nigdy nie było wody. Bo przez szlaganą się nie przelało. A no nie, bo do góry. No. Musiała gruntowa przesiąkać. Myślę, tu trzeba jechać. No tu, tu. O, tu jest całkiem do góry. Tu na 100% nie dojdzie woda. Nie wiem, jaka by musiała być fala, chyba 20-metrowa iść. No. Dobra. Tu jeszcze do Biedronki zajdziemy, weźmie się wodę i chleb. A teraz będziemy wracać. No, jak będziemy wracać, tak. Teraz ruch taki, że wszystko z roboty jedzie. No, a później wędrujemy do garażu i wędrujemy do piwnicy, żeby wszystko to, co możemy, to poukładać na górze po prostu, co nie? To, co cenniejsze, to weźmiemy do domu. Mieszkamy na drugim piętrze, że mam nadzieję, że nas nie zaleje. No przestań. Znaczy w ogóle, że nas nie zaleje w ogóle, nie, że na drugie piętro. No to co była tak powiedziała, że nas nie zaleje na drugim piętrze. Nie, no na drugim piętrze, no nas na pewno nie zaleje. Jakby nas na drugim piętrze zalało, to tu by woda była. No i widzieliście, później wam pokażę. Rano byłem, to urosło gdzieś od rana 15 cm. Od wczoraj to ponad 80 tu, prosto. Ponad 80 cm i cały czas rośnie. Patrz, pajączki małe. Wykluły ci się jakieś. Wykluły się? No. O. Także jedziemy, zobaczymy. Nawet tu gdzieś postawić, nie? Macha? Parą zleczką? A, z dziewczyną chyba tam. Bajduży. No, widzisz, tu jest przecież ten parking strzeżony. Nie można się.
Trzeba się zapytać. Są tu koło tego białego pasata. Trzeba zobaczyć. Dobra, idziemy pytać o parking. Tak. No, słuchajcie. Parking załatwiony. Tak. Później ludzie będą szukać. Tak, będą później szukać. A ja sobie wzięłam, już wykupiłam. No. W razie W przywozimy samochód, stoi. Nie martwimy się o nic. W dużych miastach to chyba tylko mogą pozazdrościć. Za 4 dni ile zapłaciłaś? 50 zł. 50 zł. Za parking strzeżony. Strzeżony. Tak, bo tutaj i pan jest... I to całą dobę jest... Jest tak. Pan. Pan jest całą dobę i parking jest na wieczór zamykany. Także właśnie fajnie i tu na pewno woda nie dojdzie. Jak się gorąco, słuchajcie, u nas no. Zrobiło. Wszystko paruje, tak duszno jest. Także fajnie. Jeszcze pan tam kilka miejsc miał, ale to różnie bywa. Czy nie będą uciekać, jak zobaczą jeszcze, tak. Jak metr się podniesie? Ale ja tak jak mówię, ja wolę sobie zapłacić miejsce. Bo w innych miastach są parkingi. Patrz, zamknięty parking. Nie, to jest taka strefa, to jest, wiesz? Strefa mieszkań, tak, przy bloku. No. W innych miastach są też parkingi płatne, ale nie strzeżone. Tak. A my żeśmy zostawili na płatnym, ale strzeżonym. Zostawimy. Jak tylko ten, to od razu się podjedzie i... Jak się coś będzie działo. To... Tak. I będziemy przebieramy się tak na roboczo, słuchajcie, idziemy do garażu i do piwnicy, no. Żeby coś tam zabezpieczyć jak najwyżej, żeby nam nie zlało. Tak, fajnie mamy, bo my mamy w garażu taki pawlacz zrobiony, co nie? No, to też nie można, nie wiadomo ile napchać. No, ale zawsze coś tam się da na ten pawlacz i tam wiadomo nam nie. No ale my mamy też dużo półek, także to co się może z elektronicznych, to elektrycznych. Tylko jest jedno ale. Mamy zamrażarkę w garażu. No a jak nam prąd odetną. I faktycznie coś się stanie, słuchajcie, my mamy całą zamrażarkę zawaloną, także i owoce, i mięso, i potrawy. A jeszcze tu, gorąco się zrobiło. Także tu będzie ból. Znaczy ja na pewno bym nic nie zmarnowała, bo jeżeli ty będzie się rozmrażać, to ja w słoiki wszystko dam, także mięso czy coś, czy żeberka, wszystko w słoiki pójdzie. Słoików mam jeszcze tyle, że... Tu pod drzewko, bo tu jest tak, cień. Tak, wiem. Także to nie jest tak, że coś tam zmarnujemy w żadnym wypadku. No, woda kupiona i gazowana i niegazowana. W razie W lepiej niech będzie. Teraz tylko do domu. Przebrać się i wziąć do roboty, się. Tak. Słuchajcie, jak to Becia mówi. Nie ma nic w słoikach. Nie. Wszystko wykupili. Konserwy w słoikach. Nie ma nic. My tam sobie damy radę, bo mamy jeszcze tą gazówkę turystyczną na naboje. Tak. Jedzie, stój. Tu nie widać nic. Ja bym zdążyła. Nie zdążyłabyś. Zdążyłabym. Ty byś zdążyła, jak ty zawsze stajesz na środku. Mamy jeszcze ze 3 naboje. Będzie można zawsze wykorzystać, jakby co. No, pani sobie stanęła na środku i sobie w telefonie grzebie. Jezu, jak się gorąco zrobił. Normalnie szok. Jeden dzień. Ale ja pamiętam, że jednego roku też właśnie powódź była, a było tak gorąco. Bo była w lipcu. No.
No, tu jest wysoko. Nie, tutaj nie doleci nigdy w życiu. Tu nie, no co to? Czy to nie tsunami? No to by musiało nas do drugiego piętra zalać. No, przynajmniej. A tu jak zwykle. Korek? Nie. A, tu worki z piaskiem można brać, patrzcie. No. Nie, oni nie obkładają sklep. Patrz, jak się boją, jakiej fala będzie. Patrzcie, jak sklep obkładają. A przecież on jest tak wysoko. Ja ciebie. No, to brzydko wygląda. Brzydko wygląda, no. No bo nikt by tego, Artek, nie robił tylko tak o sobie. Nie zamawiałby firmy, która ten. Patrz, folią. Tu. Patrz, co tu się dzieje. Tu sklepy. Normalnie szok. Oj, Biedronka jest nisko. Biedronkę zaleje. Tu zawsze był ten. Tu był wcześniej kiedyś z połem sklep i też zawsze był zalany. Także nieciekawie, słuchajcie, to u nas wygląda. No ale my zaraz też pójdziemy. No to co będziemy mogli, ty tak jak oni tutaj, to u nas piwnice powinny być po sufit zalane. Będą. Trudno, wyniesiemy to, co będzie można i już. No tu też, patrzcie, ile worów. Do garażu wyniesiemy. No, witajcie. Tak, znaczy witajcie, praktycznie no. Żegajcie. Słuchajcie, my dopiero żegnajcie. Tak, my dopiero żeśmy wrócili z garażu i z piwnicy, żeby porobić to, co trzeba było porobić. Mam nadzieję, że wszystko żeśmy zabezpieczyli. No tyle, co mogliśmy, tak? Jest godzina, patrzcie, za 28. I już no, ale 3 godziny ciężkiej pracy, bo tak, i piwnicy już, i garaż. Tak, już po prostu nie mogę, nic nie będziemy nagrywać, zjemy teraz praktycznie obiad na kolację. Przyniosłam jeszcze, o, suróweczki fajne, to te przepisy są, jest jedna surówka, druga fajna suróweczka. Wzięłam mięsko, też przyniosłam, o, z piwnicy i grzybki opieńki, bo... Trzeba jeść, bo chyba w tym roku będą grzyby, bo cały czas padało, więc... Będą. Jest ciepło. Tak. I powiem wam, że woda rośnie. Rośnie, cały czas rośnie, już ma 4,80. No, prawie 5. A jutro ma być 5,80? Do ilu? Do prawie 7,5 metra. Tak, także no nie wiem. Wodę już mamy na ścieżce, już przy murze. Także zobaczymy. No, zobaczymy, jak to będzie. Jutro się odezwiemy. Ta, a, bo tam... ciebie chwalili dzisiaj, ta, że jesteś tancerka i będziesz zarabiać kupę pieniążków. I będziesz miała ekstra ciuszki. Magda mówi, że będziesz miała ciuszki od Prady albo od innego Gucci'ego. Tak? Będziesz no. miała? Widziałaś? Kręć dupką. Tam pani się pytała o tą kurtkę. Wie pani co, ja ją chyba w netto kupiłam. Na wiosnę, nie? Tak, na wiosnę. Ja także co, dołączę to... Żegnamy się z wami, tak, idziemy jeść obiad. Tak, do jutra. Do jutra, jak nas nie zaleje. Trzymajcie kciuki, żeby nas nie zalało.